W dniu dzisiejszym, 5 stycznia bieżącego roku, w godzinach rannych na drodze powiatowej pomiędzy Kłodzkiem a Krosnowicami doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Dzisiaj o godzinie 5:05 w Krosnowicach Kłodzkich doszło do tragicznego wypadku. Zginęły 3 osoby. Samochód marki Fiat Panda wpadł w poślizg, przewrócił się, wjechał do rzeki. W wyniku zdarzenia 2 dorosłe osoby i kilkuletnia dziewczynka poniosły śmierć. W chwili obecnej ustalamy tożsamość tych osób, które zginęły w wypadku. Nie możemy wykluczyć, że samochód przed wypadkiem zderzył się z sarną, albowiem w pobliżu miejsca zdarzenia znajdowało się ranne zwierzę. Na miejscu zdarzenia była grupa dochodzeniowo-śledcza, a także prokurator. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazd. Policja apeluje o bezpieczną jazdę, o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.